Dzień dobry, tym razem ze Stronia Śląskiego, gdzie wybraliśmy się, żeby zobaczyć i pokazać Państwu jedno z ciekawszych wydarzeń organizowanych na ziemi kłodzkiej, czyli Strońska Drezyniada. Zapraszamy. To już 8. Drezyniada, nasza strońska. Myślę, że bardzo oryginalny pomysł, wykorzystujący jeszcze istniejącą infrastrukturę kolejową, którą mamy nadzieję będziemy wykorzystywać niedługo w postaci linii kolejowej stronie Kłodzko. Idea dość fajna, impreza powiedzmy rodzinna, bardzo rodzinna, z odrobiną nuty rywalizacji sportowej oczywiście. No, cieszy się dość dużą popularnością. Z roku na rok widzę, że tych osób i załóg przybywa. Zresztą z tego co wiem, lista w tym roku już jest zamknięta. Ma Pan jakichś faworytów? To znaczy, mam takich faworytów tutaj miejscowych, ludzi ze Starego Grotowa. Mam nadzieję, że pobiją rekord, który podobno od 2 lat jest niepobity. Minuta 7, minuta 8 bodajże. No i w tym roku mam nadzieję, że rekord zostanie pobity. Mamy kilka kategorii, poprzez VIP-owską, rodzinną, open, kobiety, mężczyźni. Także dla każdego coś miłego. Po 12 załóg w każdej kategorii. Proszę Państwa, tylko być, uczestniczyć i bawić się. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i nie tylko. Mamy również międzynarodowe towarzystwo. Specjalnie nawet planują urlop, aby pojawić się na naszej strońskiej Drezyniadzie, co bardzo cieszy. A ze mną już jest pan Rafał Wiernicki, który o drezynach wie dużo więcej niż my. Ja wiem tylko tyle, że słowo drezyna wzięło się od konstruktora tej pierwszej dwukołowej, czyli Karol Drejs, Niemiec, wymyślił tą pierwszą. Jak to wyglądało później? Do czego tak naprawdę służyły drezyny? Jaka była ich rola? Drezyny to lekkie pojazdy szynowe, służące najczęściej potrzebom technicznym, inspekcyjnym na szlaku. Mamy drezyny ręczne, mamy drezyny z napędem, no, najczęściej spalinowym. Tak jak wspomniałem, były to pojazdy, które służyły kolejarzom do tego, żeby czy drużnik, czy osoba, która utrzymująca szlak, przejechała się przed przejazdem pierwszego pociągu, stwierdziła, jak ten tor wygląda. Kiedyś było to w praktyce, potem te pojazdy zaniknęły w służbie kolei. Dzisiaj zajmujemy się nimi hobbystycznie. Wiem, że w Polsce na przykład ciekawostka jest taka, że drezyny konstruowano na podstawie samochodów takich jak Warszawa M20, czy na konstrukcji Żuka słynnego. Tak, rzeczywiście były takie konstrukcje, które były, można powiedzieć, firmowe, czyli seryjne produkcje. Tak samo chociażby jak drezyna DL1 z silnikiem od motora w Łeskim. No, rzeczywiście zapotrzebowanie na te pojazdy do lat 60. było całkiem duże, do czasu, kiedy kolej tak naprawdę utrzymywała bardzo gęstą sieć. Ja to nazywam w pewien sposób toroterapią. To ma swoje jakieś uzasadnienie w tym, że poruszamy się po pojeździe, który jest uziemiony, więc wszelkie złe ładunki z nas schodzą na drezynie. Ja już nie mogę się doczekać, aż przejadę się i spróbuję, jakiej tak naprawdę siły trzeba użyć na ręcznej drezynie. Jak się tym wraca? Tym razem spalinówka. Prosta konstrukcja. Tak, konstrukcja bardzo prosta. 4 koła. Rama, jakiś silnik, w tym przypadku silnik od Fiata 126P i można bez problemu śmigać po torach. Jak pierwsze wrażenia? Dawno pociągiem nie jechałem. Ale to taki trochę inny pociąg, bez dachu. Ma 4 koła, ma siedzenia, to jest pociąg i jest na szynach. A dla miłośników kolei to pytanie mam. Skąd się wziął rozstaw szyn w Europie 1435 mm? Tą zagadkę zostawiamy widzom. Tak. Bardzo się cieszę, że mogliśmy przyjechać tutaj na to wielkie wydarzenie. Cieszymy się, że mogliśmy ponownie spotkać się z przyjaciółmi ze Stronia. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że z kolegą Franciszkiem wygramy. No, bierzemy udział we wszystkich takich
zawodach, szukamy w Polsce i no, ostatnio dowiedzieliśmy się też o tych zawodach w Czechach, także no, ale potrzebna jest tam trochę większa ekipa, jeżeli uda się skomplikować, być może wybierzemy się tam. Ile osób taka ekipa dzisiaj liczy? Dzisiaj 4 osoby, czyli 2 drużyny, bo tutaj w Stroniu są drużyny dwuosobowe. U nas na przykład w Mistrzostwach Polski w Wieruszowie jest to drużyna 4-osobowa. Strońska Drezyniada to wydarzenie i świetna zabawa dla całych rodzin. Od lat wspierane przez Sowiogórskie Bractwo Kolejowe, które również Państwa zaprasza do współpracy. Szczegóły na stronie drezyny.org.